Arktyka. Niezwykła i tajemnicza kraina. Dla większości ludzi martwa, skalno-lodowo pustynia. Pustynia, która potrafi czarować bajkowymi widokami i niezwykłymi zjawiskami. Te na pozór martwe i bezkresne pustkowia kryją w sobie żywy, niezwykły, niemalże bajkowy świat. Jest on dobrze skryty przed okiem niedoświadczonego obserwatora. Wystarczy jednak znaleźć to właściwe, jedne i jedyne wejście w głąb lodowca, które zaprowadzi nas do jego wnętrza. Wita nas 120 metrów pionowej studni. Zawsze, gdy schodzimy w głąb lodowca, ogarnia nas dziwne uczucie. Nad głowami mamy dziesiątki, a nieraz setki metrów czegoś, co na dobrą sprawę jest tylko wodą. Pokonujemy setki metrów lodowych korytarzy, zagłębiając się coraz bardziej do wnętrza lodowego cielska. Wydawać by się mogło, że powinien być tutaj tylko czysty lód, ale to, co widzą nasze oczy, bardziej przypomina żywy organizm z jego wewnętrznymi organami, nerwami i układem krwionośnym. Lodowiec żyje. W cienkich kanalikach płynie krew lodowca, życiodajna woda. Bez niej zarówno życie lodowca, jak i nasze nie byłoby możliwe. Thank you.
każdym kroku zaskakuje zmienność i różnorodność kształtów i form. Gładkie, wymyte przez wodę lodowe ściany ustępują miejsca kryształom, które błyskają w naszą stronę milionami iskierek. Nasza obecność tutaj pomaga poznać niektóre z nieznanych jeszcze zagadnień życia lodowców. Te wmrożone w lód płytki łupka świadczą m.in. o dynamizmie procesów zachodzących wewnątrz tej lodowej krainy. Procesów, które nie są jeszcze do końca poznane. Dochodzimy do skalnego podłoża, na którym spoczywa cielsko lodowca. Teraz możemy już tylko wędrować skalnym wąwozem, który niczym wielka arteria zbiera wodę topiącego się lodowca. Trafiamy w nurt podziemnej rzeki. No. Jak umiesz prima dobrze? Bardzo. Źle. Bardzo dobrze? Bardzo źle. No tak to musimy się dzisiaj nauczyć. Huk podziemnej rzeki zamieniamy na skutą cienkim lodem tafle podlodowcowego jeziora. Nasze gumowe lodołamacze niezbyt dobrze sprawdzają się w tych warunkach. Są za lekkie, aby dało się kruszyć lód i zbyt ciężkie, aby się po nim poruszać. W przemoczonych ubraniach staczamy ciężki bój o poznanie każdego kolejnego metra tego niezwykłego świata. Jesteśmy u celu naszej wędrówki. Doszliśmy do syfonu, który zamyka nam dalszą drogę. Naszym celem było znalezienie ożywającej raz na około 10 lat odnogi głównego ciągu jaskini. W
okresie swojej aktywności odprowadza ona część wód jaskini do położonej kilka kilometrów dalej, zupełnie innej strefy wywierzyskowej. Potwierdziliśmy tym samym hipotezę o możliwości okresowego łączenia się między sobą niezależnych stref odwodnienia lodowca. Ještě než já jsem vlastně přijel, a jsme sem šli, tak mi říkal, že musíme odbočka doprava, že to je přesně to náledivý pole, který on tam našel před Kvislou, že to může být jedině Lipert, že prostě to je nová vývěrečka Liperta nebo odlehčovací kanál a je to tady. Ogarniające zmęczenie, mokre ubrania i perspektywa długiej drogi powrotnej powoli odbierają radość przebywania w tym bajkowym świecie. Mimo to staramy się jak najbardziej nacieszyć otaczającą nas niezwykłością i pięknem. Nie wiadomo, kiedy Arktyka ponownie pozwoli nam poznać tajemnice swojego wnętrza.